Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Kochani, po ostatnim filmiku o moich zakupach i jak skomentowałam polską modę, muszę powiedzieć, że w komentarzach pojawiły się 50% dziewczyn, które powiedziały, że rzeczywiście maxi dresses nie ma w ogóle, a chciałabym sobie kupić. A druga połowa powiedziała, że jest pełno, ale po prostu nie podoba mi się albo mi nie pasuje. Ale no... Komentarze, no dużo jest różnych komentarzy. Wydaje mi się, że dziewczyny z większego miasta mają dostęp do wielu prawdopodobnie sklepów. No i prawdopodobnie mają większy wybór, gdzie dziewczyny z mniejszych miast, tak jak Rybnik, bo Rybnik nie jest ogromnym miastem, no ta moda jest jednak troszeczkę inna właśnie w mniejszych miastach. Między innymi dostałam bardzo dużo komentarzy o to, aby omówić, co będzie modne na jesień. Zima 2010/2011. Także kochani, no powiem Wam szczerze, że lista jest ogromna i powiem Wam szczerze, że kolekcje wyglądają niesamowicie. Obejrzałam i przeczytałam kilka kolekcji, informacje o kilku kolekcjach. Przeczytałam o kolekcji Gucci'ego, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Versace i między innymi troszeczkę o Mulberry, ponieważ tam pracuję. Także kochani, no co w tym roku w zimę i w jesień będzie modne? Przede wszystkim skóra. Zobaczycie skórzane kurtki, skórzane spodnie, skórzane buty, bardzo dużo skóry i futer. Futra naszywane tutaj, kołnierze z futer, futrzane kiecki, futrzane buty. Buty po prostu z takim futrem, także dziewczyny, które mają grubsze nogi, tak jak ja, no takie futro na obkoło łydki prawdopodobnie nie będzie wspaniale wyglądać. Falbanki na bluzkach, falbanki na kieckach, falbanki na bluzach, ogólnie wszędzie falbanki, także motywy podoszywanych różyczek wszędzie tak samo. Dużo tych falbanek i strasznie mi się to podoba. Żakiety bardzo wcięte, także będą pokazywały Waszą wspaniałą talię osy, co mi się na przykład bardzo podobało. Zauważam buty do kostek albo bardzo, bardzo wysokie, wręcz za kolana. Także tutaj dziewczyny wysokie będą mogły takie nogi pokazać. Rzeczy prześwitujące, wręcz jakby bielizna pod, na przykład pod jakimś żakietem. Prześwitujące, pokazywające właśnie bieliznę, czyli tam biustonosz i tak dalej, i tak dalej. I tutaj widziałam prześwitujące bluzki właśnie znowu z falbankami, z ponaszywanymi różyczkami i tak dalej. Co jeszcze, kochani? Kratka i berety. To wyskoczył chyba, o ile się nie mylę, w kolekcji to widziałam, Chanel. Berety właśnie w kratkę, gatki w kratkę, spodnie w kratkę, wszystko było w kratkę. Wzory zwierzęce. I tutaj to nie będzie zebra, ale to będzie wzory właśnie leopard print. Czyli prążki. No i powiem Wam szczerze, że jak wejdziecie sobie na stronę Mulberry, którą dam Wam w sidebarze, to będziecie widziały, wszystko jest w leopard właśnie print. I buty, i torebki, i ciuchy co niektóre, także bardzo dużo zwierzęcych wzorów, co mi akurat bardzo się podoba. Jeżeli chodzi o kolory, ciemny, bardzo ciemny, niebieski, wręcz granatowy, dużo fioletu, oczywiście czerń i szarość, tak jak zawsze w każdą zimę. I bardzo dużo złota, złote naszyjniki, złote broszki, złote guziki, no dla mnie raj na ziemi. Omówiłam już futrzane buty widziałam w kolekcji Dolce & Gabbana, świetnie wyglądają. Bardzo dużo swetrów, szalików, ale wszystko strasznie ogromne, wielkie czapy właśnie takie wełniane, wielkie szale wełniane, wielkie swetry wełniane i nawet ikiecki wełniane, także to też było właśnie w kolekcji Dolce & Gabbana. Moda militarna, właśnie dwurzędowe żakiety, kurtki itd., itd. Koronka, bardzo dużo koronki, ale to tak jak mówiłam właśnie z tymi takimi ciuchami bardziej wyglądającymi na bieliznę, to tam zobaczycie dużo koronki i rzeczy właśnie prześwitujące. Sukienki zamszowe, ja nie wiem, czy to powinnam mówić zamszowe, wiecie, taki velvet to się nazywa. Mi się to kojarzy z jakąś taką modą gotycką, ale bardzo dużo sukni widziałam właśnie z zamszu. Nie, zamsz to skóra, to inaczej ten materiał się nazywa, ale nazwę go velvet. Właśnie takie velvetowe kiecki po samą ziemię, właśnie takie ciemnobordowe, ciemnogranatowe, no taka bardzo gotycka moda, to także było w Chanel, o ile się nie mylę.
Kiecki na jedno ramię, z tego jak wiecie słynie Michael Kors, i takie kiecki także pojawiły się właśnie na catwalkach. Co jeszcze, kochani? Wycięte ciuchy, takie poszarpane, wręcz jakby były one po prostu pocięte nożyczkami, i tu widziałam bardzo dużo sukienek takich no typowo wyjściowych, na przykład z wyciętą tutaj dziurą albo po prostu poszarpanym dekoltem. Omówiłam już kratkę i berety. Te buty mi się strasznie podobały, właśnie wysokie, skórzane, ale to tak jak mówię, tutaj trzeba być naprawdę wysoką dziewczyną z pięknymi, szczupłymi nogami. I powiem Wam szczerze, mało srebrnych dodatków, wszystko jest praktycznie złote. Broszki ogromne złote i znowu takie militarne kurtki z jakimiś wielkimi broszkami tutaj. Oczywiście to wszystko omawiam, modę, którą pokazali najwięksi projektanci właśnie na Autumn Winter 2010/11, ale prawdopodobnie wszystkie sklepy jak H&M i New Look i tak dalej będą zgapiały te kolekcje, także wy to wszystko prawdopodobnie też zobaczycie właśnie w sieciówkach. Ja powiem Wam szczerze, bardzo lubię zimę. Dlaczego? No ta moda jest troszeczkę ciekawa, mamy dużo pięknych kurtek, pięknych płaszczy. No na lato tak troszeczkę, ja tak powiem Wam szczerze, ja mam ciężko coś dla siebie znaleźć na lato i powiem Wam szczerze, chyba bardziej wolę zimę i właśnie czapki, i berety, i piękne szaliki, i chusty, i tak dalej. Właśnie w kolekcji Malvry zobaczycie bardzo dużo wzorów kolorowych, pięknych, fioletowych, no coś cudownego. Torebki bardzo wzorzaste. Widziałam nawet i torebki właśnie z jakimiś wielkimi kwiatami, na przykład jak różami doszytymi właśnie do tych torebek. Torebki futrzane, także będą Wam pasowały do tych butów futrzanych. Dużo suede, czyli właśnie zamszu, czyli skóry, właśnie spódnice takie skórzane i znowu kurtki skórzane właśnie z zamszu. Widziałam buty, z tego co widziałam, to wszystko szpilki, nie było żadnych butów ogólnie na jakichś większych, grubych obcasach, czego no, ja Wam powiem szczerze, za bardzo nie lubię, bo wolę takie grube obcasy, takie żeby mi się wygodnie w nich chodziło. No i powiem Wam szczerze, z tych wszystkich kolekcji, jakich oglądałam, no to są świetne, naprawdę, to będzie dużo wyboru, bo tak jak mówiłam, i zwierzęce wzory, i kratka, i skóra, i dużo czerni, i szarości, i dużo fioletu. Jeszcze raz przejdę do Malvry, zobaczycie bardzo dużo, bardzo jaskrawych butów, na przykład całość jest, całość, na przykład kurtka i spodnie modelka ma czarne, a buty są bardzo jaskrawe, właśnie fioletowe albo szare. Także to mi się też bardzo, bardzo podobało. No i tak jak mówiłam, te ogólnie detale złota, to po prostu no, coś niesamowitego. Co jeszcze, kochani? No, bardzo Was proszę, pooglądajcie sobie te piękne filmiki, które możecie znaleźć także na YouTube właśnie o kolekcjach. Kolor jeszcze jeden zapomniałam, to bardzo dużo brązu, z czego ja tak bardzo się nie cieszę, bo nie przepadam za kolorem brązowym. No ale dla każdego coś się znajdzie, jest także dużo czerni. No i muszę Wam powiedzieć, że te wzory właśnie zwierzęce to coś dla mnie, ja bardzo, bardzo takie rzeczy lubię. Dobrze, kochani, to chyba na tyle. Dajcie znać, czy filmik był pomocny. Taka ogólnie szybko gadanina, żeby wam odpowiedzieć na te wszystkie pytania i komentarze, które dostałam. Jeżeli chodzi o te filmiki, które Wam obiecałam, to oczywiście one będą. Chciałam zrobić filmik z makijażem za niedługo, ponieważ dostałam piękne książki studia Printel z Wrocławia o sztuce makijażu i chciałam Wam pokazać kilka makijaży właśnie z tych wspaniałych książek. No i oczywiście ten filmik o odchudzaniu, o który wszyscy się tak pytają. Będzie, tylko muszę go jeszcze dopracować, tak żeby był spoko. No i kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie komentarze i miło jest znowu z Wami sobie pogadać w komentarzach. Pa, pa!